Maciek, Niciszów zajął w tym sezonie trzecie miejsce. Czujecie taki troszeczkę zawód, że jednak nie udało się zdobyć tego mistrzostwa. Byliście faworytem. No tak, dwa sezony z rzędu było mistrzostwo, w tym się nie udało. No jest, wiadomo, jak to każdy piłkarz wychodzący no chce wygrać. Nie udało się, zawaliliśmy, w sumie sami zawaliliśmy tą sprawę. No i co tu dużo mówić, no gratulacje dla Ligoty i w przyszłym sezonie musimy to zmienić, tak, żeby znowu wrócić na pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu. Powiedz mi, uważasz, że brak tego mistrzostwa to jest wasza słabość, czy tak Ligota i Boguszyce byli mocni, że was wyprzedzili? Znaczy, no grali, ale myślę, że to bardziej my zawaliliśmy te mecze, bo potrafiliśmy naprawdę w bardzo okrojonym składzie zremisować z Ligotą na ich boisku, a do nas przyjechali, wygrali 4-1, gratulacje, ale myślę, że to bardziej my zawaliliśmy. My zawaliliśmy mecz. To w przyszłym sezonie wzmocnienia i wracamy na... A to już nie do mnie. Wzmocnienia to ja już, to nie jest w mojej kwestii, także no zobaczymy, ale na pewno chcemy się odkuć i... Czy odkuć? No chcemy poprawić ten wynik i na pewno gdzieś no, celujemy w mistrza. No, nie w takim razie gratuluję trzeciego miejsca. Dziękuję za wiedzę. Dziękuję bardzo.